Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o odchowalniku dla piskląt, jakichś tam ptaków, kurczaków. Trochę Wam o tym opowiem. Chciałbym powiedzieć, jak wybrać taki odchowalnik, jakie powinien mieć cechy i może trochę jak samemu taki odchowalnik zrobić, czy w ogóle można. Także zapraszam Was do oglądania. Wiem, że dużo ludzi czekało, także myślę, że odcinek będzie dość przydatny. I teraz tylko powiem na wstępie w ogóle, co to jest odchowalnik, bo myślę, że może nie każdy z widzów wie, albo osoby, które dopiero zaczynają. Jeżeli chodzi o sam odchowalnik, słuchajcie, to jest takie fabryczne urządzenie elektryczne, wykonane właśnie głównie w większości samodzielnie, w którym trzyma się zwierzęta w ściśle określonych reżimach temperaturowych. No, po co się je trzyma? Po to, że mają one po prostu na celu podtrzymywanie życia i zdrowego rozwoju dopiero narodzonych zwierząt, w tym przypadku właśnie tutaj kurczaczków. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o odchowalnię, bo też warto o tym powiedzieć, no to odchowalnią możemy nazwać również miejsce takie specjalnie oddzielone od innych zwierząt. Więc tak to wygląda. Na przykład, gdzie odchowujemy jakieś gatunki rasy kur, drobiu, ptaków, jakichś egzotycznych, psów, no różne są możliwości, tak? Ale my dzisiaj się skupiamy na kurach. Co jeszcze warto powiedzieć? Jeżeli chodzi o sam odchowalnik, słuchajcie, to muszą panować odpowiednie warunki dla odchowu właśnie poszczególnych gatunków zwierząt. W naszym przypadku drobiu. I tutaj powiem może o takich podstawach, jak długo trwa wychów w odchowalniku. I tutaj oczywiście tak długo, jak wymagają tego kurki. W sumie jest jedno proste podejście, które warto stosować. Z odchowalni przenosi się kury, które przystosowały się do samodzielnego życia i wtedy można je przenieść do jakichś tam do kurnika, czy do woliery, czy do jakichś tam pomieszczeń, w których przebywają. Jeżeli chodzi o kurki, no to tutaj krócej malutkie przepiórki, dłużej kury i najdłużej indyki i tak dalej, ale myślę, że większość ludzi i tak będzie tutaj na kanale zainteresowana kurami. Ważna rzecz również, ponieważ wpływ na termin przebywania w odchowalni ma również tempo, moi drodzy, wzrostu. Na przykład kurek i same gabaryty odchowalniczego aparatu lub kojca, więc na to też warto zwrócić uwagę. Tu taka gwiazdka, żebyście wybierając odchowalnik zwrócili również na to uwagę. Kiedy używamy w ogóle aparatu odchowalniczego? Jeżeli chodzi o najbardziej takie popularne, to są, moi drodzy, odchowalniki wśród hodowców kurek właśnie w drobiu. I hodowcy, rolnicy właśnie przenoszą kurczaki, które wylęgły się z inkubatorów i wychowalnik właśnie pozwala na odchów piskląt bezpośrednio po wykluciu, nawet w przypadku, kiedy kura właśnie pozostawia swoje potomstwo. No i tutaj mamy, moi drodzy, ponieważ nie każdy hodowca ma kurę kwoczącą, obce stadko maluchów, więc coraz częściej z ciepłych właśnie odchowalników korzystają hodowcy również innych gatunków zwierząt, na przykład papug. Jaka temperatura w odchowalniku dla piskląt kur powinna być? Więc tak, zwykle do odchowalni, jeżeli chodzi o kurki, to przenosi się pisklęta po 2-3 godzinach od wykluciu z jaja i zapewnienie pisklętom odpowiedniej temperatury po wykluciu, szczególnie właśnie przez 7 pierwszych tych dni życia, bezpośrednio wpływa i na kondycję kurek, ptaków w późniejszym etapie ich życia. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o to, to ma to bardzo ważne znaczenie, ponieważ po wyjęciu piskląt z inkubatora szczególnie. Dotyczy to głównie właśnie gatunków bardzo wrażliwych na zmiany temperatur, czyli nie tylko kur, ale również indyków, pawi, przepiórek i kuropatw. Jeżeli chodzi o temperaturę w zamkniętym urządzeniu odchowalniczym, to powinna wynosić około 30 stopni. Jakbyście się zastanawiali, ile ta temperatura mniej więcej powinna mieć. No i trochę inaczej będzie wyglądał właśnie rozkład temperatur w odchowalniku własnej roboty, jeżeli sami będziemy go projektować, a inaczej z użyciem jakiejś tam kwoki grzewczej. No ale tutaj zaraz Wam o tym wszystkim, moi drodzy, powiem. I teraz tak. Oczywiście, możemy kupić taki odchowalnik przez internet, możemy go zrobić samemu. I teraz chciałbym delikatnie powiedzieć, jakie atuty taki odchowalnik powinien mieć. Pierwsza rzecz to jest oczywiście duża pojemność. To Wam mniej więcej powiem ogólnie bardzo, nie będę się zagłębiał w szczegóły, każdy sobie informacje, które potrzebuje, znajdzie. Oczywiście
fajnie, jeżeli będzie miał zaprogramowany termostat utrzymujący właśnie w wychowalni temperaturę tą w zakresie mniej więcej 27-30. Fajnie, jak ma jakąś wentylację wnętrza, żeby był dość tani w eksploatacji, energooszczędny, czyli ten pobór mocy około tam 15 W na godzinę. No i fajnie, jeżeli będą jakieś okienka kontrolne do obserwacji zwierząt. Więc tak to wygląda, jak widzicie tutaj po prostu jest parę tych informacji, które warto wiedzieć, ale w większości przypadków myślę, że każdy sobie jakoś tam poradzi. Zalety w ogóle, słuchajcie, jakie w ogóle również powinien mieć taki odchowalnik, żeby w miarę możliwości to urządzenie było wykonane z jakiegoś tam utwardzonego, specjalnego polistyrenu, to jest tak zwany, słuchajcie, no można powiedzieć, to jest tak zwany taki materiał, który jest bardzo odporny na wysokie temperatury, no w miarę prostej budowy, prosty w obsłudze, no i żeby miał w miarę gładką powierzchnię, żebyśmy mogli łatwo go umyć. I teraz powiem jeszcze o przeznaczeniu grzewczym tak zwanym, ponieważ dla większości piskląt, które należy, moi drodzy, po wykluciu przenieść z inkubatora jaj w celu ich osuszenia, no i wtedy odseparowujemy oczywiście od innych niewyklutych jeszcze pisklaków. Przypominamy również, że warto powiedzieć mimo wszystko, że wylęgnięte kurczaki przenosi się do wychowalni w ciągu 2-3 godzin po opuszczeniu skorupki. Tak to wygląda. No i też taka ciekawostka, że odchowalniki również nadają się nie tylko do odchowu kur, ale możecie kupić taki, że będzie się nadawał do odchowu papug. Więc tak to wygląda. Więc sami widzicie, że taki właśnie ten aparat cały odchowalniczy jest dość fajny i prostym rozwiązaniem, które no, nie ma jakichś tam zdolności manualnych, czasu, materiałów, więc my tutaj nie musimy sami tego budować, natomiast możemy. Dane techniczne, słuchajcie, mniej więcej jakiegoś tam odchowalnika, jak to powinno wyglądać, podam Wam przykładowy, pojemność i takie parametry. Temperatura wewnątrz, tutaj 27-30 mówiłem, zasilanie 230 V, oświetlenie żarówka 15, waga 2,5 kg, plus minus, bo tam może być i 5 kilo, i 3 kilo, i 4, i 8, i kilo, także to w zależności. Wymiary tutaj przykładowego 470, 470 na 260, oczywiście wszystko podane w milimetrach i pobór prądu, tak jak wspomniałem wcześniej, 15 W na godzinę. Jak zrobić samemu taki odchowalnik po kroku, słuchajcie, krok po kroku? Takich parę w sumie wskazówek, bo ja Wam tego nie zaprezentuję, natomiast mogę Wam mniej więcej powiedzieć, co jest potrzebne. Na przykład warto by było mieć jakąś siatkę z drutu, posiadać jakieś kartonowe pudło. Tutaj jest akurat przykład podany szafki z regału i skrzynki drewnianej. Sprzęt, który będziemy potrzebować, to oczywiście jakąś oprawę do żarówki. No i do ogrzania możemy zastosować czerwoną żarówkę grzewczą typu kwoka, to już wcześniej o tym mówiłem. Wyposażenie to oczywiście karmnik i poidło. Wymiary będą podane dla około 60 kurczaczków, czyli 90 cm długość, 60 szerokość, 60 wysokość. Nie należy robić niskich, słuchajcie, wnętrz w miarę wysoko. Pisklęta muszą mieć przestrzeń po prostu do rozwoju i jest to taka wskazówka, ponieważ dość szybko rosną. No i jak się zrobi za niski, no to po prostu za krótko nam posłuży. Góra odchowalnika może być otwarta na 1/3 szerokości i na tej części mocujemy tą drucianą siatkę. Więc jeżeli chodzi o siatkę, to również jest barierą ochronną oddzielającą od źródła ciepła. No i tutaj będziemy mieli tak zwaną tą naturalną wentylację, po prostu przez tą siatkę będzie powietrze wpadać. Nad siatką możemy powiesić tą żarówkę kwokę. No i tutaj oczywiście do tego rozmiaru odchowalni moc żarówki powinna mieć mniej więcej od 75 do 100 W. No i zanim w ogóle wpuścimy kurczaczki do środka, trzeba zmierzyć temperaturę w środku, w centralnym miejscu pod żarówką grzewczą powinna być właśnie te około 30 stopni, 32-3 stopnie. No i pamiętajmy, że w miarę wzrostu kurczaki należy przenieść do czystego i suchego budynku inwentarskiego i zapewniać im odpowiednią temperaturę nawet do 6 tygodni, moi drodzy. Tak to się prezentuje. Co tu jeszcze warto powiedzieć, jeżeli chodzi o kurki, jeżeli chodzi właśnie, słuchajcie, o ten cały odchowalnik? Ponieważ tych rzeczy, jak widzicie, jest naprawdę sporo.
Co zawiera w ogóle odchowalnik? Tak jak mówiłem, poidło, karmidło dla młodych piskląt. Oba te przedmioty zostały wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, przynajmniej powinny zostać wykonane. No i tutaj możliwości mamy już różnych wiele. Nie chcę się powtarzać, nie chcę powielać, słuchajcie, tych samych informacji, natomiast tak jak widzicie, trochę tego jest. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Chciałbym tylko na marginesie powiedzieć, że moim zdaniem jak najbardziej warto to, warto taki odchowalnik mieć. Jeżeli ktoś planuje, jeżeli ktoś nie planuje, no to wtedy nie. Myślę, że część ludzi może być zainteresowana tym tematem, część nie, ale warto było taki odcinek nagrać, bo wiem, że jeszcze na kanale go nie było. Także dzisiaj taki odcineczek trochę bardziej fachowy, trochę również posiłkując się, słuchajcie, źródłem wiedzy. Też wszystkich informacji nie mam, natomiast sprawdzone źródło wiedzy. Myślę, że tutaj każdy już będzie wiedział, co to jest odchowalnik, nawet może jak zaprojektować odchowalnik, chociaż każdy już we własnym zakresie cokolwiek, jakieś informacje będzie posiadał. To by było na tyle, moi drodzy. Jak się odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.